Cześć! Witajcie na Felicjadzie. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję, która powstała w ramach uczestnictwa w klubie recenzenta grupy Książki Fantazy. Klub recenzenta nazywa się Smocze Języki i dzisiaj przyszedł czas na czwarty tom cyklu Teatr Węży, czyli Śpiew Potępionych Agnieszki Hałas. Jest to już czwarty tom historii i co tu się dzieje, to już Wam opowiadam. Oczywiście nie opowiem Wam wszystkiego, żeby Wam nie zdradzać największych szczegółów, ale najważniejsze Wam powiem. Ponownie spotykamy się z Brunę Keare, czyli z Krzyczącym w ciemności, który tym razem trafia w ramach współpracy, nie zgadniecie, z kim? Ze srebrnymi magami trafia na Wyspy Śpiewu, da tropiki. I co się z nim dzieje? Jak zwykle wpada w kłopoty. Musi dowiedzieć się, co robią demony z Doliny Śniedzi i właśnie dlatego zostaje zaangażowany przez Srebrnych, ponieważ jakby bardzo często walczy z demonami i z otchłanią, a to jest dla nich bardzo istotne i potrzebują właśnie maga, który jest w tym dobry, właśnie w walce z demonami. I ten tom jest równie mroczny i równie intrygujący jak poprzednie. Tutaj mamy tak naprawdę nową historię. Jesteśmy też w innym miejscu, poznajemy zupełnie inną część tego świata wymyślonego przez autorkę. I no oczywiście, ja to mówię przy każdej recenzji, mapa by się przydała, ale jak najbardziej da się spokojnie czytać bez tego. To, co lubię, lubię świat, lubię głównych bohaterów, jakich tworzy autorka, szczególnie właśnie Brunę, który jest potomkiem Adriana de Vere, nie bezpośrednim oczywiście, ale jest jego Adrien de Vere jest jego przodkiem, Brunę jest Adrien jest przodkiem Brunę, tak. Bo Brunę jest jakby jego bratankiem. Siostrzeńcem. I sposób, w jaki w ogóle jest Brunę pokazywany, co się w ogóle z nim dzieje na tych Wyspach Śpiewu, jest bardzo ciekawe. Jego pewne decyzje oczywiście jak zwykle sprowadzają na niego różnego rodzaju kłopoty, ponieważ musi się dostać na pewną wyspę i wśród tych Wysp Śpiewu i musi walczyć z demonem. Ale to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i znacznie, znacznie więcej się dzieje. Tu ta fabuła jest bardzo gęsta i skomplikowana. No musiałam często się cofać, żeby powtórzyć sobie jakieś pewne elementy, fragmenty. Pojawia się bardzo dużo nowych postaci, nowych miejsc i trochę można się pogubić. Bo i świat, i właśnie sama fabuła są takie gęste, takie mięsiste. Sam początek może troszkę się wlecze i ciężej przez niego przebrnąć. Później już robi się jakby bardziej płynnie, jest trochę więcej akcji, w ogóle więcej się dzieje, też więcej się wyjaśnia i tu już rzeczywiście tak jesteśmy wciągani. Przynajmniej ja się na tyle wciągnęłam, że już nie mogłam się oderwać. Oczywiście, no muszę przyznać, jest jakby ten problem, który się dla mnie pojawił jak w drugim tomie historii, że jest za dużo bohaterów i za dużo miejsc. I ja się gubię. Właśnie przez brak mapy nie pozwala mi dobrze krążyć po tym świecie, poruszać się, bo jakby jestem stopowana.
wraca jakby postać Anavri, dawnej uczennicy Brunet, bo trzeci tom miał takie pewne zamknięcie, domknięcie historii. Tutaj mamy coś nowego, chociaż dalej jest Brunet i właśnie pojawia się Anavri. Przy niej tu ona wreszcie jest taką postacią, którą da się lubić. Przynajmniej ja ją w tej części bardziej polubiłam niż w poprzedniej. Tu pokazuje, że jest właśnie taką kobietą. Jest Kaira, że zaakceptowała w jakiś sposób tę swoją czerń. Widać, że sobie też radzi na tych wyspach, walczy z piratami i czuje się w swoim żywiole. I to jest wyczuwalne i w bardzo fajny sposób pokazane. W ogóle z Brunę kontaktuje się Akhania Arvitanare. Zapisałam sobie, bo jak ja Wam zawsze powtarzam, ja mam straszny problem, po prostu straszny problem z tymi imionami, nazwiskami imion. Nie potrafię sobie z nimi czasami poradzić, więc sobie specjalnie tym razem wszystko zapisałam. Świat teraz, przez to, że właśnie jesteśmy w innym miejscu i są tropiki, więc w ogóle jest też inny klimat, ale to też się wyczuwa właśnie, że jesteśmy gdzie indziej. No i jest świetnie zarysowany, jest bardziej skomplikowany już, jest bardziej różnorodny. Tu w ogóle więcej się dzieje, bo znajdujemy się właśnie w zupełnie innej części tego świata zmroczy. Tam jest dużo, dużo małych wysp. Trochę by mi przypominało Indonezję. Naszą. Bo właśnie te tak duża ilość małych wysepek, taki ciepły klimat, dosyć taki mokry, więc się łatwo poci, wszystko się lepi. No i jak się czytało, to się też miało wrażenie, że zaraz mi się wszystko będzie lepić. Brunę też zachorowuje na malarię i to jego dochodzenie do zdrowia to też trochę trwa i tak fajnie, naprawdę jest to świetnie ukazane. Właśnie Anavri, przez to, że walczy z piratami, bo jest zaklinaczką wiatru, w taki sposób została jakby zatrudniona przez Korena i takiego mężczyznę, który jest jakby przewozi towary. Nie handluje z nimi bezpośrednio, tylko przewozi towary, plus oczywiście walczy właśnie z piratami też. Pływają na koziorożcu. W ogóle bardzo mi się podoba nazwa dla statku w tym stylu. Też są te elementy statków, to jest coś, co ja kocham. I piraci, więc no, tutaj takie smaczki, które bardzo, bardzo lubię. No, przez to, że tych postaci robi się naprawdę strasznie dużo, to tak też nie do końca zawsze wiemy, komu kibicować, na kim się skupić. Ta fabuła też jest taka pocięta, bo raz jesteśmy tu, raz jesteśmy tu. Pokazywani są jacyś zaprzysiężeni. To są Kaira, którzy są na usługach Alkanii. I czasami czytamy historię z ich perspektywy. I to oni opowiadają i jest tak, ale kto to jest? Ale o co chodzi? I dopiero po pewnym czasie, okej, to już wiem, no dobrze. Jakby to jest wyjaśnione, ale też nie od razu i no można się pogubić. Przez to, że można się pogubić, daje dużego minusa temu tomowi. Jeśli chodzi o jakby taką przyjemność z czytania książki, to na początku właśnie miałam tak lekkie zgrzyty. Pomogło mi, nie uwierzycie, pomogło mi spotkanie autorskie z Agnieszką Hałas, które było na warszawskich targach fantastyki, ponieważ autorka opowiadała o świecie zmroczy, o tym swoim bohaterze. I jakby zrozumiałam, dlaczego też tutaj nie ma mapy, chociaż mnie jej bardzo brakuje. I jakby dzięki temu inaczej spojrzałam też na cały ten świat, na cały ten cykl. Troszkę z innej strony na to wszystko spojrzałam i jakby tak
taką klapkę dostałam, że poszło i właśnie się dałam wciągnąć w tej historii i w miarę zgrabnie ją skończyłam, bo ja przez ostatni czas nic nie czytałam, nic nie nagrywałam, a to dlatego, że bardzo mocno się rozchorowałam i nie byłam w stanie po prostu czytać. A to skończyłam tuż przed swoją chorobą, tak naprawdę. W ogóle sposób zakończenia historii jest powalający i po prostu kapcie spadają. Serio, kapcie spadają. Jest tak, że ponieważ te wyspy śpiewu, oprócz tego, że są rządzone przez Alkanię i przez jakby taki kraj, który jest istotny dla tam innej, w innych częściach jest właśnie pokazywany i chyba w nim żyje sam Brunet, to są różne ludy, to tamtejszych właśnie ludzi i między innymi jest lud Kinoa, którego przywódczynią jest Lalaj. Kobieta, która dla uratowania swojego ludu tam w jednym ważnym momencie jakby oddaje się morzu. I bo ponieważ zostaje rzucona pewnego rodzaju klątwa na jej lud i ona chce, żeby bogowie ich uratowali, więc sama się oddaje, poświęca się. Ale co się wydarza, dobra, nie zdradzam, w każdym razie to trafia na Brunę i przez to, że Brunę jest pewnego rodzaju uosobieniem tego Eresza, to ma to bardzo duże znaczenie w ogóle dla historii, dla fabuły, czyli tego Boga. I były momenty w tej części, że bardzo mnie poruszały. Dużo miało to spotkanie autorskie, bo ja wtedy więcej też zrozumiałam, ale też sposób stworzenia, napisania tej historii, bo jest naprawdę świetna. I tak już skończę. Jeśli chodzi o postaci, to ja tutaj daję 7 punktów na 10, bo trochę jest ich za dużo. Można się pogubić. Chociaż lubię to, że autorka nie idzie na łatwiznę i naprawdę daje te imiona, takie Alkania, Erkel, Sarein, Ketil, Dorp i tak dalej, i tak dalej. Jest ta Navri, właśnie Brunę. Te wszystkie imiona, te nazwy są tam takie konkretne, w bardzo fajny sposób zrobione. Ci bohaterowie są bardzo dobrze wykreowani. To nie o to chodzi, tylko jest trochę za dużo. No i się gubię. Ja się gubię. Więc 7 punktów na 10. Jeśli chodzi o fabułę, no to tu trzeba się trochę wciągnąć i wkręcić, więc a później jest naprawdę dobrze. I w ogóle sama historia jest świetna. No, tylko żebym nie musiała się cofać dosyć często, żeby powtarzać sobie jakieś elementy, bo nie rozumiem, co się dzieje, albo chcę mieć pełen obraz tego wszystkiego. Więc jest tu bardzo gęsto, dosyć skomplikowanie, więc również 7 punktów na 10. Jeśli chodzi o świat, no świat jest świetny, a tu mamy też inne miejsce, więc tu autorka też musiała się tą kreatywnością wykazać, więc również mam 7 punktów na 10. Jeśli chodzi o klimat, przez to, że właśnie zmieniamy miejsce, jest naprawdę realistycznie pod tym względem, bo czuć te tropiki, jak się czyta, i robi nam się duszno, ale jest dla mnie tu za dużo trochę tego wszystkiego, więc 6 punktów na 10. Ale właśnie, że tak czy siak ta powieść jest fenomenalnie wykreowana. Warsztat, styl autorki jest świetny. Jest jednym w ogóle z lepszych, jakie ja w życiu czytałam. Jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, więc
jeśli chodzi o przyjemność, to 8 punktów na 10 i w ogólnym rozrachunku, tak uśredniając, to jest 35 na 50, czyli 7 punktów na 10 i taką też dam ocenę na Lubimy Czytać, że to jest takie 7 na 10, bo powieść jest bardzo solidna, porządna, bardzo dobrze napisana. No mówię, może też nie wszystkim się podobać, że tu mamy taki trochę chaos, dużo się dzieje, dużo, ale to jest ważne, to jest istotne, to ma tę swoją głębię. I autorka potrafi to tworzyć, tylko po prostu nie każdemu może to odpowiadać. Może na przykład ktoś nie lubi elementów z piratami, które ja bardzo lubię. Może ktoś nie lubi w ogóle elementów samych tropików, albo tego, że jest tam otchłań i są demony i walka z nimi. No mogą być jakieś elementy, które mogą komuś nie pasować. Dla mnie wszystko to łączy się w całość, ale ja potrzebowałam czasu, żeby się w to wdrożyć, żeby się wciągnąć i żeby to naprawdę tak polubić. Samą książkę naprawdę polecam. Uważam, że jest warta przeczytania. Dlatego jest 7 punktów na 10, bo powieść jest bardzo dobra. No bardziej mi się podobał trzeci tom pod wieloma względami, to muszę przyznać, ale tu jest też bardzo dobrze i mówię, bardzo mi pomogło właśnie spotkanie autorskie, dzięki któremu ten świat poznajemy lepiej i możemy trochę inaczej na nie spojrzeć. Warto moim zdaniem poczytać jakieś wywiady z autorką, jeśli są. Może ja się postaram też wywiad przeprowadzić, jeżeli autorka będzie chciała, ja będę miała trochę więcej możliwości czasowych, bo myślę, że warto poznać ten świat bardziej i głębiej. I został mi już tylko ostatni tom do przeczytania, więc jak będzie recenzja 5. tomu, czyli Czerń nie zapomina, zrobię również takie krótkie podsumowanie całości i wszystkich tomów. Ja swoje czytam w formie elektronicznej, bo czytam na Legimi, bo tak lubię, ale ja to jest mój egzemplarz, który dostałam prawie rok temu. Przepraszam. Tak długo czytam, ale ogromnie Wam polecam i to jest dla miłośników mrocznych historii, takiego dark fantasy, bo no tu jest i otchłań, i demony, i ciemna magia, ta czarna. Też ten Brunę nie jest taką super pozytywną postacią i no tu się dzieje, ale warto poznać, warto przeczytać, będziecie mieć okazję. Polecam, jak mówiłam, ogólnie 7 punktów na 10. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Jak mówiłam, powstało to w ramach współpracy z klubem recenzenta grupy Książki Fantazy na Facebooku. I dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się przy następnych recenzjach z kolejnymi filmami. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Widzimy się niedługo. Pa, pa.